Dzień dobry, to jest program wojskopolskie.pl, czyli podsumowanie najważniejszych wojskowych informacji tygodnia. Ja nazywam się Rafał Stańczyk i zapraszam Państwa dziś do Stanów Zjednoczonych, do Pensylwanii. Już za chwilę powiemy m.in. o tym cacku, ale wcześniej zobaczmy, co dziś w programie. Militarne wsparcie NATO na Ukrainie. Wspólne ćwiczenia terytorialsów i amerykańskiej Gwardii Narodowej. Szkolenie na wodzie, sprawdzian dla żołnierzy. Oficerowie i ci, którzy oficerami chcą zostać, o rekrutacjach na wojskowe uczelnie. M-18 Hellcat, czyli legendarne amerykańskie niszczyciele czołgów. Dzięki potężnej armacie i dużej prędkości te maszyny siały panikę wśród załóg panter i tygrysów. Czasy się zmieniają, ale walka z czołgami i same czołgi to podstawa prowadzenia działań wojennych. Widać to szczególnie na przykładzie Ukrainy. I tam się właśnie przeniesiemy. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak był na Ukrainie, by rozmawiać o wsparciu dla tego kraju, a także by rozmawiać o bezpieczeństwie na flance wschodniej NATO. Kilkanaście dni i kilkanaście potężnych eksplozji, mających jeden wspólny mianownik. Wyrzutnie HIMARS w rękach ukraińskiej armii. Ukraina potrzebuje systemów HIMARS. Wraz z przyjaciółmi znaleźliśmy się pod artyleryjskim ostrzałem. Przeżyliśmy tylko dlatego, że zdołaliśmy przekazać pozycję wroga oddziałowi wyposażonemu w amerykańską wyrzutnię, z której ich trafili. Rakiety z HIMARS-a uderzyły m.in. w rosyjski sztab pod Chersoniem. O ataku w przechwyconej rozmowie mówili rosyjscy żołnierze. Popali, kroczu. Самое главное командование. Нихуя попали. Нам? Ну да, там 12-200. Не к нам, типа самое, которое крутое командование. U nas to naprawdę nie jest. Ukraińcy mają na razie 4 wyrzutnie HIMARS, które rażą rosyjskie cele kilkadziesiąt kilometrów za linią frontu. 160 kilometrów w głąb pozycji wroga na linii frontu. Rosjanie będą przenosili zagrożone składy broni na dalsze odległości. Na tym nagraniu dokładnie widać, ile czasu potrzeba, by oddać strzał z wyrzutni HIMARS od momentu zaparkowania platformy. To dokładnie minuta i 40 sekund. Rosyjska artyleria liczy ten czas w dziesiątkach minut. HIMARSy są bronią precyzyjną, nowoczesną, no, która uderza w obiekty wojskowe, podczas gdy Rosjanie po prostu uderzali i uderzają w dalszym ciągu masą ognia. Efektem doświadczeń z frontu na Ukrainie jest artyleryjska rewolucja w polskiej armii. Wojna na Ukrainie pokazała, jak istotna jest artyleria. Dlatego Polska musi stać się potęgą artyleryjską. Dlatego Polska zakupiła ponad 500 wyrzutni HIMARS. Polska modernizuje i dozbraja własną armię i pomaga dozbrajać ukraińskie wojska, tak by Ukraina mogła stawiać skuteczny opór rosyjskiemu najeźdźcy. Bardzo się cieszę z tego, że możemy pomóc, bo Ukraina walczy oczywiście o swoją wolność, ale wolna Ukraina oznacza wolną Polskę. A Ukraina, która nie daj Boże zostałaby podbita przez Rosję, oznacza śmiertelne zagrożenie dla Polski. W związku z tym my chcemy, żebyśmy sąsiadowali z wolną Ukrainą, a nie z Rosją, dlatego wspieramy Ukrainę. O tym wsparciu wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas kolejnej wizyty w Kijowie rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz ukraińskim szefem resortu obrony. Polska posiada drugie miejsce w świecie. Polska ma drugie miejsce na świecie, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Na pierwszym miejscu znajduje się wielki kraj, Stany Zjednoczone, a Polska jest na drugim. Doceńcie to. Ukraińscy żołnierze doceniają broń dostarczaną z Polski. To m.in. czołgi T-72, karabinki Grot i wyrzutnie rakiet Piorun, które odgrywają kluczową rolę na froncie, broniąc ukraińskiego nieba. Dostarczyliśmy także inną broń na Ukrainę. Rozmawialiśmy na przykład o krabach. Polska przeznaczyła na wsparcie Ukrainy ponad 1,7 mld dolarów i zapowiada dalszą pomoc. Chodzi o szkolenie ukraińskich żołnierzy nad Wisłą. Rosjanie na okupowanym terytorium ukraińskim zostawili miny, więc należy te miny usunąć i jesteśmy gotowi, żeby szkolić żołnierzy ukraińskich. Ponad 20 milionów hektarów terenów Ukrainy nadal pozostaje zaminowane. Oczyszczenie wszystkich zagrożonych niewybuchami terenów zajmie kilka lat. A
A to już lekki wóz rozpoznania Wydra, czyli kanadyjska produkcja, która w rękach polskich żołnierzy walczących o Monte Cassino stanowiła śmiertelne zagrożenie dla przeciwnika. Teraz też powiemy o współpracy sojuszniczej, ale w innym wymiarze. W Toruniu żołnierze Gwardii Narodowej Illinois ramię w ramię ćwiczyli z wojskami obrony terytorialnej. Zmasowany atak na konwój medyczny na polu walki, wielu poszkodowanych i niewielu medyków, którzy muszą udzielić błyskawicznej pomocy. To scenariusz zorganizowanego na toruńskim poligonie ćwiczenia, w którym udział wzięli polscy terytorialsi i amerykańscy żołnierze z Gwardii Narodowej. Były huki, były dymy, dużo krwi, więc naprawdę chłopacy z Ameryki, żołnierze, zrobili nam robotę, pokazali nam co i jak, wytłumaczyli, dlatego dzisiaj sobie tak dobrze poradziliśmy. Wymiana doświadczeń i wiedzy w tym przypadku jest obustronna. Dużo się od siebie nauczyliśmy, dużo mieliśmy współpracy, a wiem, że ja osobiście się bardzo dużo nauczyłem od Wojska Polskiego i mam nadzieję, że oni tak samo od nas. W szkoleniu wzięli udział żołnierze, którzy na co dzień w swoich jednostkach są ratownikami medycznymi. Podczas ćwiczenia zdobywali wiedzę, która może uratować życie rannego na polu walki. Innych sposobów medycznych, a medycyna się cały czas zmienia, zawsze jest nowy sposób do czegoś i właśnie Wojsko Polskie nas nauczyło tych nowych sposobów. Oni inaczej rzeczy robią niż my, także wymienialiśmy się tą wiedzą. Medycyna ciągle się zmienia. Każdy miesiąc przynosi nowe narzędzia, nową wiedzę, nowe przepisy. Nabycie najświeższej, najnowszej wojskowej wiedzy medycznej to korzyści dla obu stron. Polscy i amerykańscy żołnierze szkolą się z medycyny pola walki w natowskich standardach. To zupełnie inna wiedza niż ta, którą zdobywa się na przykład w czasie studiów medycznych. Zdecydowanie więcej niż wiedza podstawowa ze studiów. Wydaje mi się, że jest to bardzo przydatne doświadczenie. Tutaj jest działanie pod presją, pod ogniem. Ta segregacja jest troszeczkę inaczej prowadzona, jeżeli chodzi o osoby poszkodowane. W cywilu jest to troszeczkę inaczej unormowane. I te 6 dni tak naprawdę to była potężna wymiana doświadczeń pomiędzy naszą armią a armią Stanów Zjednoczonych i profesjonalnymi instruktorami, którzy tutaj przyszli nas wspierać. Raz, dwa, trzy. Szkolenie w Toruniu składało się z wielu elementów teoretycznych i praktycznych, ściśle ze sobą powiązanych. Dlatego każdy element teoretyczny za chwilę kontynuowany jest jako trening praktyczny. I dzięki temu ci żołnierze nabywają umiejętności, które są dosyć specyficzne, jeżeli chodzi o ratownictwo na polu walki. Podobne szkolenia polskich terytorialsów i amerykańskich gwardzistów organizowane są od czerwca. Odbyły się już w Chełmie, Białymstoku i Ciechanowie. To kolejny sposób na wzmacnianie współpracy sojuszników NATO. Jesteśmy jedną drużyną, jesteśmy częścią NATO, mamy wspólnych wrogów. Cokolwiek robimy, by się wzajemnie doskonalić, przyniesie korzyści dla świata. Scenariusz zorganizowanego na toruńskim poligonie szkolenia miał ścisły związek z sytuacją na froncie na Ukrainie. Amerykanie przyznają, że ćwiczenia prowadzone w sąsiedztwie ogarniętego wojną kraju to doświadczenie, którego nie można zdobyć na poligonach za oceanem. W programie wojskopolskie.pl zabieramy teraz Państwa pod wodę na ćwiczenia wodne pododdziałów rozpoznawczych. Skoki z rozpędzonej łodzi. Pływanie w mundurze. Udzielanie pierwszej pomocy. To tylko kilka z wielu zadań, którym na Jeziorze Tarnobrzeskim musieli sprostać zwiadowcy z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Pododdziały rozpoznawcze są specyficznym rodzajem, specyficznymi pododdziałami, które prowadzą swoje działania tak naprawdę w każdym środowisku, czyli w terenie tak zwanym zielonym, w terenie zurbanizowanym oraz w środowisku wodnym.
I my tutaj się skupiamy, aby zwiadowcy byli przygotowani właśnie do działań w tym środowisku wodnym. Pięciodniowe szkolenie to prawdziwy sprawdzian wszechstronności żołnierzy. Skupiamy się na technice pływania w umundurowaniu, technice pływania z bronią, posługiwania się sprzętem przeprawowym, takim jak łodzie saperskie, łodzie rozpoznawcze, łodzie jednoosobowe. Ponadto ćwiczymy tutaj różne sytuacje awaryjne, czyli jak postępować w razie przewrócenia się takiego pontonu podczas przeprawy, jak postępować w razie podtopienia się jednego z kolegów z pododdziału. Żołnierze doskonalą się tutaj w pływaniu i wykorzystaniu jednoosobowej łodzi. Ta łódź bardzo często jest wykorzystana w związku z tym, że jest bardzo lekka i przez pododdziały rozpoznawcze mogą ją w każdym przypadku wykorzystać właśnie na wodzie. Do tego dochodzi jeszcze posługiwanie się podstawowym sprzętem do nurkowania. Żołnierze ćwiczą poruszanie się pod wodą z wykorzystaniem nurkowego zestawu ABC. To jest płetwa, fajka plus maska. Tam sobie mogą obrać dany kierunek, do niego dopłynąć i później wrócić z danego kierunku. Cały czas są zorientowani w terenie, w wodzie, w miejscu, w którym się znajdują. To nie wszystko. Żołnierze muszą być przygotowani także na sytuację awaryjną, na przykład gdy przewróci się ponton. Wtedy trzeba wiedzieć, jak go obrócić i jak udzielać pomocy w wodzie. I to wszystko w warunkach niemal sztormowych. Warunki wcale nie były lekkie, mamy tutaj wiatr. Instruktorzy mówią, że już dawno nie było tutaj takich warunków. Woda jest dosyć porywista, fale są duże, prawie jak nad morzem. No i utrudnia nam tu pracę. Przy skokach z motorówki, prędkość, którą osiągaliśmy, ona była bardzo wysoka, strasznie rzucało. A to już sprzęt do ćwiczeń na lądzie. Kontenerowy zestaw hiperbaryczny. Wewnątrz wysokie ciśnienie, warunki zbliżone do tych, które panują pod wodą. Sprzęt służy do leczenia, ale też do treningu nurków. Każdy nurek powinien przejść trening w komorze w celu utrzymania tej kondycji psychofizycznej i możliwości wykonywania nurkowań. Wodne szkolenia podhalańskich zwiadowców odbywa się cyklicznie od 8 lat. Od początku dzisiejszego programu gościmy u pana Mirosława Chrycaka, który już niebawem otwiera Muzeum Wojska Polskiego z czasów II wojny światowej. Witam serdecznie. Tak, dzień dobry. Panie Mirosławie, skąd ten pomysł, by otworzyć tu w Pensylwanii takie muzeum? Jestem pasjonatem historii II wojny światowej i polskiej historii i chcę pokazać historię II wojny światowej z perspektywy Polski, polskiego przeżycia i alianckiego przeżycia, którego nie ma tu tak za bardzo w Stanach. Wszystko jest pokazane tutaj z perspektywy amerykańskiej. Jaki może być wpływ na młodzież, która będzie odwiedzała to muzeum? No, lekcje historii są bardzo ważne. Błędy, które były popełnione wtedy, miały niesamowite konsekwencje, specjalnie dla Polski. Chcemy się upewnić, że te błędy nie będą popełnione i to ma niesamowite znaczenie teraz w tym, co się dzieje na świecie dzisiaj. A więc zgodnie z zasadą chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Dlatego teraz pokażemy młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą z armią. 385 nowych oficerów Wojska Polskiego. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wielkie wyróżnienie. 385 osób, które w każdym kolejnym dniu służby będą kierować się tymi słowami. Wierny przysiędze wojskowej. Wierny przysiędze wojskowej. Świadom godności oficera Wojska Polskiego. Świadom godności oficera Wojska Polskiego. Składam Tobie, ojczyzno, uroczyste ślubowanie. Składam Tobie, ojczyzno, uroczyste ślubowanie. Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie. Uwierzcie mi na słowo, po kilkudziesięciu latach służby wciąż mam absolutną pewność, że to jeden z najważniejszych dni w waszym życiu. To też pierwszy dzień służby w Korpusie Oficerów. Absolwenci Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu pracowali na ten dzień 5 lat. I to intensywnie. Jak każdy student musieli przyswajać wiedzę i zdawać egzaminy. Jak każdy żołnierz regularnie stawiali się na strzelnicach i poligonach. Myślę, że najtrudniej było po prostu, że tak powiem, trwać przy swoich postanowionych celach, ponieważ czasami zdarzały się takie chwile zwątpienia. Byliśmy daleko od domu, nie zawsze mieliśmy możliwość spotkać się z rodziną po długim okresie. Natomiast myślę, że warto było przetrwać te ciężkie chwile. Było dużo wyrzeczeń, przeciwko którym trzeba było sprostać.
ale nie ma rzeczy niemożliwych dla oficera. Bardzo często trzeba rezygnować z własnych przyjemności, bardzo często trzeba walczyć z samym sobą, dlatego że my służymy, nie pracujemy. Warto to podkreślać. Właśnie trwa proces rekrutacji. Oprócz matury, każdy przyszły oficer Wojska Polskiego musi też zdać test sprawnościowy i pomyślnie przejść badania lekarskie. Wielu do tej ścieżki kariery przygotowywało się latami. Kariera wojskowa była moim marzeniem od urodzenia. Chciałem się realizować jako dowódca w wojskach lądowych. No a dzisiaj kończymy nasz 5-letni okres nauki w Akademii. Jesteśmy szczególnie wdzięczni wszystkim ludziom, których wysiłki złożyły się na nasz dzisiejszy sukces. Jeżeli chodzi o moją motywację do służby, to myślę, że to zaczęło się w momencie, kiedy tata zaczął opowiadać o zasadniczej służbie wojskowej. Zaczęłam słuchać historii, sama zaczęłam się interesować i zawsze byłam osobą dosyć wysportowaną. Stwierdziłam, że to jest fajne wyzwanie i spróbuję. Po promocji oficerskiej każdy z podporuczników trafia do swojej nowej jednostki. Myślę, że jest to dobre wyzwanie dla mnie na początek. Jako świeżo promowany oficer. Mam nadzieję, że dam z siebie wszystko i podwładni będą również zadowoleni. Wojsko Polskie od kilku lat rośnie. Ustawa o obronie ojczyzny zakłada, że w szeregach armii będzie służyć 300 tysięcy żołnierzy, w tym 250 tysięcy zawodowych i 50 tysięcy terytorialsów. Korpus oficerów też ma być większy. Dziś na pierwszym roku studiów w uczelniach wojskowych jest ponad 3 razy więcej miejsc na pierwszym roku niż było w 2015 roku. To pokazuje skalę, to pokazuje, jaki był punkt startu, punkt wyjścia do tego, żeby osiągnąć właśnie nasz cel. A naszym celem jest silne Wojsko Polskie, bo silne Wojsko Polskie oznacza bezpieczną Polskę, bezpieczną ojczyznę. Ale korpus oficerów to nie jedyna droga. Od niedawna jedną ze ścieżek jest też dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. By zostać żołnierzem Wojska Polskiego, wystarczy zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji lub zarejestrować się przez portal rekrutacyjny www.zostańżołnierzem.pl. Każdy, kto pomyślnie przejdzie rozmowę kwalifikacyjną i badania lekarskie, może rozpocząć 4-tygodniowe szkolenie podstawowe, które kończy się złożeniem przysięgi. Wojsko oferuje potem szkolenie specjalistyczne, po którym żołnierz może ubiegać się o miejsce w szeregach armii zawodowej. Po szkoleniu podstawowym można też wstąpić w szeregi WOT lub przejść do rezerwy aktywnej. To już brytyjskie działo 5,5 cala, stosowane m.in. przez polskich żołnierzy na froncie włoskim. W takiej scenografii zapowiedź może być tylko jedna. Czas na szybkie strzały. Bieg na 800 lub 1000 metrów, podciąganie lub zwis na drążku, bieg po kopercie to tylko część testów, jakie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu przeszli kandydaci na żołnierzy. Patrząc na kandydata jako potencjalnego oficera, żołnierza, sprawność jest bardzo ważna, ale również sprawność intelektualna, również dyscyplina, również reagowanie właściwe, optymalne na bodźce, które do niego docierają. Również to też buduje całokształt jego osobowości, czyli te kompetencje, na których najbardziej zależy, kompetencje przywódcze. W momencie wstąpienia tutaj w nasze mury Akademii będą mierzyć się ze szkoleniem unitarnym, następnie przez okres kolejnych 4 lat będą rozwijać się pod kątem swoich konkretnych specjalności. Specjalności pancernej, artyleryjskiej, saperskiej, tych specjalności jest w Akademii kilka. Zakończyła się już rekrutacja, w poniedziałek wyniki. Na potencjalnych oficerów czeka 588 miejsc, ale chętnych jest znacznie więcej. Ważny jest odpowiedni sprzęt, ale co najważniejsze, dobrze wyszkoleni ludzie. Saperzy z elitarnych pododdziałów CPRN EOD szkolili się po to, by po pierwsze zdobyć nowe umiejętności, a po drugie nie popaść w rutynę. Każda akcja neutralizacji miny pułapki jest inna. Nie zmienia się tylko jedno. Każda jest śmiertelnie niebezpieczna. 22 murale do końca listopada powstaną w całej Polsce. To efekt drugiej edycji konkursu Mur, ale historia Wojska Polskiego. Największy będzie miał 400 metrów kwadratowych, a najmniejszy 9. Wielkoformatowe obrazy przedstawią lokalnych wojennych bohaterów, słynnych dowódców, sceny bitew, a także współczesnych żołnierzy i sprzęt Sił Zbrojnych RP. Murale powstaną w ważnych dla lokalnych społeczności miejscach, m.in. na budynkach szkolnych. Odsłonięciom będą towarzyszyć uroczystości patriotyczne, wystawy, koncerty, żywe lekcje historii i pokazy grup rekonstrukcyjnych.
tu kończymy podsumowanie najważniejszych wojskowych informacji tygodnia. W imieniu całego zespołu zapraszam za tydzień.